Idea jest bardzo piękna. Królestwo rządzone przez Pana Boga, Jemu posłuszne, gdzie wszystko jest ułożone według Bożych praw i przykazań. Ta idea, ta myśl nie była tylko żywa w czasach Jezusa. Jeżeli bowiem weźmiemy całe Pismo Święte, ta idea Bożego Panowania, która w swoim sensie, głównej myśli ma to, że wszystko będzie wtedy sprawiedliwe, wszystko będzie wtedy dobrze poukładane, była bardzo powszechna. Już psalmista śpiewał na przykład: Królestwo Twoje, Panie, jest królestwem wszystkich wieków. Czyli panowanie Boga nie ma granic w czasie. Prorok Izajasz wołał: Nie będzie się tam czynić zła, bo kraj napełni się znajomością Pana. Czyli w Królestwie Boga nikt nie może uczynić nic złego, jeżeli będzie znał Boga. Jeżeli będzie przestrzegał Jego przykazań, to panowanie Boże będzie bez grzechu i bez zła. W historii Izraela jest też taki moment, kiedy Izraelici, zapatrzeni na sąsiednie narody, żądają, aby ustanowiono im króla. Prorocy przestrzegają: Waszym królem jest Bóg. Wy macie króla większego niż wszystkie sąsiednie narody. Ale Izraelici dalej nalegają: Ustanówcie nam króla. My chcemy być tak jak wszystkie narody naokoło. Czyli ta myśl, że to Pan Bóg króluje, nie była już nowa w czasach Pana Jezusa. I Jezus, kiedy rozpoczął swoje nauczanie, jednym z głównych tematów tego nauczania uczynił właśnie Królestwo Boże. Święty Marek w swojej Ewangelii podkreśla, że był to pierwszy temat, jaki Jezus poruszył w swoim nauczaniu. I my bardzo często przez cały rok liturgiczny o tym Królestwie Bożym słyszymy. W wielu przypowieściach, w wielu słowach Jezusa czytanych w Ewangelii ciągle bez przerwy ten temat Królestwa Bożego powraca. U świętego Mateusza na przykład Pan Jezus mówi, jak Królestwo Boże rośnie. W szeregu przypowieściach mówi, do czego porównać Królestwo Boże. I porównuje je na przykład do zaczynu, do perły, do tego, jak wzrasta do rośliny, która rośnie cicho i spokojnie. Tylko czy my pamiętamy, że to Królestwo Boże jest w nas, tak jak mówił Jezus. To Królestwo Boże już jest pośród was, mówił Jezus. Wzywał: szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dane. Szukajcie Królestwa Bożego. Więc to nie tylko ten dzień, kiedy dzisiaj mamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jakby szczególnie mówimy wtedy o Królestwie Bożym i Jego prawach i przykazaniach. To cały rok powracamy ciągle do tej właśnie myśli, że Pan Bóg powinien królować. Ale zawsze oczywiście, chociaż słuchamy, komentujemy Pismo Święte, czytamy je, powstaje takie pytanie, czym faktycznie to Królestwo Boże jest? Jak ono wygląda? Czy to nasze świątynie? Czy to uroczyste tylko obchody? Jezus mówił, że Królestwo Boże jest pośród nas. Czy my możemy je dostrzec? Czy je widzimy? Królestwo Boże ma niejako dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście jest ono pośród nas.
Jest to Królestwo Bożej łaski, jak mówi jedna z dzisiejszych modlitw mszalnych. To Królestwo Boże rodzi się w ludzkim sercu, wtedy, kiedy w tym sercu rodzi się dobro, kiedy zło i grzech jest pokonywane przez łaskę Bożą. I kiedy ta łaska Boża z naszego serca przemienia się w dobre nasze uczynki. To jest Królestwo Boże, tu i teraz. Oczywiście wierzymy także zgodnie z prawdami naszej wiary, że na końcu czasów, kiedy dokona się paruzja, czyli odnowienie wszystkich rzeczy, wtedy nastanie powszechne Królestwo. Wtedy wszyscy będą widzieli, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem i Wodzem i Mesjaszem. I kiedy wszyscy uznają Jego władzę. Ale na razie, gdy żyjemy cicho i spokojnie, to Królestwo Boże właśnie jest ciche w naszych sercach. W tej walce czasami, która się tam dokonuje, co wybrać? Dobro czy zło? Jak postąpić w danej konkretnej już sytuacji życiowej? Czy poddać się zwątpieniu, czy się modlić, czy iść na różaniec, czy nie iść, czy iść do spowiedzi, czy nie? Czy wyznać taki grzech, czy nie? Tam w naszym sercu rodzi się Królestwo Boże. Jeżeli ktoś chce szukać jakiś wskazówek, to droga do poznania Królestwa Bożego jest prosta. Trzeba szukać przede wszystkim tego, co o Królestwie Bożym mówił Pan Jezus. A to wszystko jest zapisane w Ewangelii. Więc sięgajmy do Pisma Świętego, czytajmy, starajmy się zrozumieć i po prostu tą Ewangelię zastosować w naszym życiu. Jest taki prosty przykład, jak może wyglądać Królestwo Boże. Ostatnio jadąc samochodem, słuchałem relacji z podróży papieża Franciszka, podróży misyjnej do krajów azjatyckich. I tam z okazji tej podróży wypowiadali się różni miejscowi biskupi. Jeden z biskupów, chyba z Kambodży, opisywał, co chrześcijanie robią w tym kraju. No i mówił, że założyli tam na przykład taką małą wioskę, gdzie gromadzi się te wszystkie osoby, które są niejako odrzucone. Tamtejsza powszechna religia buddyjska zakłada bowiem to, że jeżeli ktoś jest na przykład chory albo niepełnosprawny, to znaczy, że musiał sobie gdzieś tam w poprzednim życiu, gdyż wierzą oni w reinkarnację, a zasłużyć na to. Więc no, skoro taki jest, no to jest to po prostu jego wina i należy go takim zostawić. Chrześcijaństwo podchodzi do tego zgodnie z nakazem miłości Pana Boga i bliźniego zupełnie inaczej. Po pierwsze, nie wierzymy w reinkarnację. Po drugie, wierzymy, że każde życie jest darem Pana Boga. Nawet jeżeli jest to osoba ciężko chora, niepełnosprawna, osoba w podeszłym wieku, każde życie ma swoją wielką, ogromną, Bożą wartość i jest darem od samego Pana Boga. W związku z tym, gdzieś tam na prowincji kambodżańskiej zorganizowano taką wioskę, gdzie właśnie przyjmowano te osoby chore, cierpiące, w podeszłym wieku, wyrzucone przez rodziny. No i nagle się okazało, że zapewniono tym osobom utrzymanie, dach nad głową, jakąś pracę, którą mogły się zająć. I jak mówi ten biskup, nagle okazało się, że dziewczynka, która kilkanaście lat nie chodziła, kiedy otoczy się ją opieką, pomoże, wesprze, nagle zaczyna chodzić. Kiedy ktoś nie słyszał, nagle, kiedy udzielił mu się pomocy, i to nie tylko medycznej, ale takiego zwykłej ludzkiej życzliwości, nagle ta osoba
słuch odzyskuje. Świadectwo tego biskupa było takie, że oto Królestwo Boże dzieje się, bo tak jak w przypadku Pana Jezusa. Chromi chodzą, głusi słuch odzyskują, niewidomi widzą. Więc Królestwo Boże jest na tym świecie. Bardzo dużo jednak zależy tutaj od nas. Nie przerażajmy się tym, że może czasem tego Królestwa nie widać. Bo stara prawda mówi, że zło jest o wiele bardziej krzykliwe od dobra. Nikt nie będzie pokazywał tego, jak dobrze się wychowało własne dzieci, jak dokonujemy dobrych wyborów, czy choćby tego, jak dobry proboszcz stara się prowadzić, kierować swoją parafię. Takich programów nie znajdziemy na przykład w telewizji. Znajdziemy za to, co jest właśnie sensacją, szykiem, co jest dziwactwem bardzo często. A to nie jest Królestwo Boże. Jak uczył Pan Jezus, Królestwo Boże wzrasta po cichu i przemienia ten świat. A to Królestwo, to panowanie Jezusa Chrystusa, pamiętajmy, rodzi się, zaczyna się w naszym sercu. Amen.